Cześć! Jak zapewne słyszeliście, w psychologii krąży wiele różnych mitów. Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na kilka z nich, tych związanych bardziej z psychologią sądową. Większość chorych psychicznie jest agresywna. Właściwie każda z chorób psychicznych jest silnie stereotypizowana przez społeczeństwo. Na podstawie filmów, na podstawie doniesień medialnych, czy na podstawie powieści kryminalnych. Rzeczywistość jest jednak znacznie bardziej skomplikowana. I nawet psychopaci, którzy są tak barwnie przedstawiani w serialach czy filmach, nie przejawiają jakiejś szczególnej skłonności do agresji. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, na ekranie osoby chore psychicznie w aż 75% przypadków są przedstawiane jako skłonne do przemocy. Co więcej, stosują przemoc 10-krotnie częściej niż inni bohaterowie filmów i aż 10 do 20 razy więcej niż w rzeczywistości. Dobrymi przykładami takich filmów są Milczenie owiec, Piątek 13, Halloween czy Mroczny rycerz. Bardzo duży wpływ na nasze poglądy dotyczące osób chorych psychicznie mają media. Aż 85% doniesień medialnych przedstawia osoby chore psychicznie jako agresywne i popełniające ciężkie zbrodnie. Kluczowym w tłumaczeniu, skąd biorą się omawiane przez nas mity, jest tak zwana heurystyka dostępności. W skrócie jest to skłonność do szacowania danych zjawisk na podstawie ilości zdarzeń, które do nas docierają, na przykład z doniesień medialnych. W tym przypadku można powiedzieć, że media właściwie zrównują chorobę psychiczną z przemocą. Niestety w Polsce osoby chore psychicznie zyskały rozgłos dzięki tzw. ustawie o bestiach. Nazwisko Trynkiewicza, czyli polskiego seryjnego mordercy, na stałe zagościło w opinii publicznej, a osoby zaburzone psychicznie jednoznacznie kojarzy się z zakładem dla szczególnie niebezpiecznych przestępców w Gostyninie, wokół którego swoją drogą krąży bardzo dużo kontrowersji. Niestety ciężko było nam dotrzeć do jakichkolwiek statystyk dotyczących osób chorych psychicznie w Polsce i tego, jak są one postrzegane, dlatego też oprzemy się na amerykańskich badaniach. W jednym z badań ankietowych wykazano, że ponad 80% Amerykanów wierzy, że osoby chore psychicznie są agresywne. Oczywiście są badania pokazujące podwyższone ryzyko agresji wśród osób chorujących na chorobę afektywną dwubiegunową czy schizofrenię. Co więcej, podwyższone ryzyko pojawia się też przy urojeniach paranoidalnych oraz przy zaburzeniach związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Ponad 90% pacjentów z poważną chorobą psychiczną, w tym schizofrenią, nigdy nie przejawia żadnych zachowań agresywnych. Znacznie bardziej prawdopodobnym jest, że to ona właśnie padnie ofiarą przemocy, niż będzie taką przemoc stosowała wobec innych. Na szczęście, chociaż bardzo powoli, obraz osoby chorej psychicznej powoli zaczyna się zmieniać dzięki zmieniającej się narracji mediów, bardzo powolnej, oraz filmom takim jak Piękny Umysł, gdzie osobę chorą psychicznie przedstawia się w pozytywny sposób. Co ciekawe, są rejony świata, gdzie nie istnieje to połączenie osoby chorej psychicznie z agresją. Takimi miejscami są Syberia czy Mongolia, prawdopodobnie przez to, że nie dotarła tam jeszcze popkultura. Profile psychologiczne przestępców ułatwiają rozwiązywanie spraw kryminalnych. Profilowanie zrodziło się w 1978 roku w Wydziale Badań nad Zachowaniem Akademii FBI w Quantico. Za jego ojców uznaje się Roberta Resslera oraz Johna Douglasa. Pewnie każdy, kto oglądał serial Mindhunter, był zafascynowany profilowaniem i rozmowami z seryjnymi mordercami. Profilowanie psychologiczne, także nazywane kryminalistycznym, stało się stałym elementem kultury masowej. Z elementami profilowania mamy do czynienia w takich filmach jak Milczenie owiec, Psychopata czy Gotika. Oraz w serialach takich jak Zabójcze umysły, CSI Kryminalne zagadki czy Manhunt Una Bomber. Czy jednak profilowanie rzeczywiście jest pomocne w prawdziwych sprawach? Zacznijmy od krótkiej historii. W 2002 roku w trzech stanach, Virginia, Maryland i Waszyngton, w ciągu 23 dni doszło do 10 zabójstw. Ofiary były kompletnie przypadkowe. Nie łączyła ich ani płeć, ani rasa, ani żadne inne charakterystyczne cechy wyglądu. Dodatkowo ofiary były napadane i zabijane
kompletnie przypadkowych miejscach. Przed bankiem, na spacerze, w parku, przed domem czy na ulicy. I just am so committed to equality. I'm just a good person. Unless you're blind, you can tell that people have inherent differences. Oh, I wouldn't know if I was blind or not, because I don't see disabilities. I'm not a monster. Gdy zabójstwa były kontynuowane, zaczęło roić się od ekspertów od profilowania psychologicznego. Założyli oni, że sprawca był jeden, że był biały i że miał około 25 lat, no bo średnio sprawca ma około 26 lat. Otóż okazało się, że sprawców było dwóch, żaden z nich nie był biały, a jeden sprawca miał 41 lat, a drugi 17. Tak więc, czy profile psychologiczne faktycznie się sprawdzają? Gdyby spytać inaczej, czyli czy profil przestępcy faktycznie pozwala określić charakterystykę sprawcy lepiej niż rzut monetą? Odpowiedź brzmi tak. W niektórych sytuacjach, takich jak morderstwo czy gwałt, profilerzy faktycznie potrafią odgadnąć niektóre cechy sprawców. Jednak dzieje się to na podstawie wykorzystania znajomości statystyk i baz danych policji. Dla przykładu, 9 na 10 seryjnych morderców to mężczyźni, a 3 na 4 to biali mężczyźni. Skoro profilowanie psychologiczne wymaga specjalistycznego szkolenia, to wypadałoby skonfrontować wiedzę tych specjalistów z osobami, które takiego szkolenia nigdy nie przeszły. Kilka zespołów badawczych postanowiło to sprawdzić. Według wyników jednego z takich badań, fachowcy, nawet dysponując bardzo szczegółowymi informacjami na temat danej sprawy, poradzili sobie tylko minimalnie lepiej niż osoby nie będące fachowcami. Kolejne badania dostarczają jeszcze bardziej negatywnych informacji. Doświadczeni detektywi z Wydziału Zabójstw sporządzili mniej trafne profile przestępcy niż studenci chemii. Dlaczego jednak policyjni specjaliści wykazują niewiele, ale jednak wyższe prawdopodobieństwo trafienia ze swoją ekspertyzą niż amatorzy? Otóż dysponują oni policyjnymi bazami danych, na których bazują swoją analizę i dzięki temu ich przewidywania są trafniejsze, jednak jest to czysta statystyka. Dlaczego więc korzystanie z pomocy profilerów jest tak popularne? Po pierwsze, w mediach o wiele częściej słyszy się o tych dobrych profilach, czyli tych trafnych. Jest takie amerykańskie powiedzenie: im więcej razy rzucisz, tym większa szansa, że trafisz. Z profilowaniem jest tak samo. Profilerzy rzucają bardzo dużo przypuszczeń, licząc na to, że niektóre z nich się sprawdzą. Drugim powodem popularności profili psychologicznych jest tak zwana heurystyka ekspertyzy. Heurystyka ekspertyzy, czyli skrót myślowy, oznacza, że mamy bardzo duże zaufanie do tego, co mówią nam fachowcy. Trzecim powodem jest efekt Barnuma, czyli skłonność do uznawania niejasnych i ogólnikowych opisów za wiarygodne. Profilerzy używają w profilach stwierdzeń mało precyzyjnych i nie dających się zweryfikować, albo bardzo ogólnikowych i opierających się na policyjnych statystykach. Przestępcy często unikają kary, zasłaniając się niepoczytalnością. Skąd jednak wzięło się takie przeświadczenie? Mit o sprawcach unikających kary ze względu na swoją niepoczytalność wziął się z doniesień medialnych na temat spraw, w których sprawca uniknął kary, jednak opinia społeczna była temu stanowczo przeciwna. Jedną z takich spraw był zamach na prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana. 26-letni James Hinckley wystrzelił 6 pocisków, trafiając tym samym agenta służb specjalnych, policjanta, sekretarza prasowego prezydenta Jamesa Brady'ego oraz samego prezydenta. W trakcie śledztwa okazało się, że sprawca zakochał się w Jodie Foster, która wcielając się w rolę młodej prostytutki wystąpiła w filmie Taksówkarz. Stwierdził, że świetnym sposobem na zwrócenie jej uwagi, po tym jak ona przez długi czas ignorowała jego listy, będzie zamach na prezydenta Stanów Zjednoczonych. W tej sytuacji biegli orzekli o niepoczytalności Hinckley'a i go uniewinnili. Od tego czasu doszło do kilku poważnych spraw, w których obrona powoływała się właśnie na niepoczytalność swoich klientów. Jedną z tych spraw była sprawa seryjnego mordercy z Milwaukee, Jeffrey'a Dahmera, który m.in. zjadał swoje ofiary, oraz Andrei Yates, która utopiła aż 5 swoich dzieci. Jak jednak ma się rzeczywistość do tego, co faktycznie myślą ludzie? Otóż okazuje się, że ludzie wskazywali, że w aż 37% spraw dotyczących ciężkich przestępstw oskarżony powołuje się na niepoczytalność. I jest to skuteczne w aż 44% spraw.
Co więcej, ankietowani uznali, że 26% osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa spędza niestety tylko 22 miesiące w zakładzie psychiatrycznym. Co więcej, 90% ankietowanych uznało, że przestępcy w ogóle unikają kary przez to, że są uznawani za niepoczytalnych. Tymczasem okazuje się, że tylko w jednej na 100 spraw przestępcy powołują się na poczytalność, a w zaledwie jednej na 4 okazuje się to być skuteczne. Podobnie jest z tym mitem szybkiego wychodzenia na wolność przez osoby uznane za niepoczytalne. Jedynie w 15% przypadków coś takiego się udało. Co więcej, osoby, które zostały uznane za niepoczytalne, spędzają średnio co najmniej 33 miesiące w zakładzie zamkniętym, co jest znacznie dłuższym okresem niż ten przewidywany przez osoby ankietowane. Świetnym lekarstwem pozwalającym przezwyciężyć ten mit jest zawsze rzetelna informacja. W jednym z badań u badanych, którzy zapoznawali się z opartym na faktach raportem dotyczącym powoływania się na niepoczytalność, odnotowano spadek fałszywych przekonań. Jeśli ktoś przyznaje się do przestępstwa, to znaczy, że je popełni. O tym zjawisku wspomnieliśmy już w naszym wcześniejszym odcinku. Czyli nie dość, że ludzie trafiają do więzienia przez nieprawdziwe zeznania świadków, to często sami przyznają się do zbrodni, której w rzeczywistości nie popełnili. Przekonanie, że osoba, która przyznaje się do winy, rzeczywiście popełniła przestępstwo, wzmacniane jest przez telewizję i filmy. Ponieważ osoba, która przyznaje się, z reguły jest rzeczywiście tą osobą, która to przestępstwo popełniła. Zdarza się jednak, że ludzie przyznają się do zbrodni, których w rzeczywistości nie popełnili. Dla przykładu, w 2006 roku John Mark Carr przyznał się do zamordowania w 1996 roku 6-letniej dziewczynki. Dopiero badania DNA, materiału zgromadzonego na miejscu zbrodni, wykazały, że to nie Carr dokonał tej zbrodni. Inną głośną sprawą, na podstawie której powstał nawet film, jest sprawa Michaela Crowa. W 1998 roku 14-letni Michael został aresztowany pod zarzutem zabójstwa swojej 12-letniej siostry. Na początku nie przyznawał się do winy, jednak po 14-godzinnym przesłuchaniu metodą Reeda w końcu uległ. Przesłuchanie odbyło się bez wiedzy rodziców, bez obecności adwokata. Dlaczego więc niektórzy przyznają się do popełnienia czynu, którego w rzeczywistości nie popełnili? Jednym z powodów może być chęć zyskania rozgłosu, zwłaszcza w tych takich medialnych sprawach. Dlatego też policja bardzo często nie podaje do wiadomości publicznej wszystkich informacji dotyczących przestępstwa, tym samym zmuszając winnego niejako do udowodnienia swojej winy, ponieważ tylko on zna informacje, które zna policja i zabójca. Świetnym przykładem tej sytuacji może być Henry Lee Lucas, który przyznał się do aż 600 morderstw. Co prawda, można mu przypisać jedno, może kilka morderstw, jednak na pewno nie aż tyle. Jakie są inne powody przyznania się do winy? Między innymi będzie to chęć ukrycia prawdziwego sprawcy, bądź też brak możliwości odróżnienia fantazji od rzeczywistości. Co więcej, innymi powodami jest chęć uniknięcia aresztu, naciski policji, czy brak pamięci danego przestępstwa, jednak przekonanie, że to my je popełniliśmy. Jak przed chwilą powiedział Maciek, przyznanie się do winy może wynikać z chęci uniknięcia aresztu. Taka sytuacja miała miejsce w słynnej sprawie Piątki z Central Parku, w której to piątka nastolatków przyznała się do brutalnego pobicia i zgwałcenia kobiety uprawiającej jogging w Central Parku. I mieli nadzieję, że po tym jak się przyznają, policja ich nie zamknie w areszcie i wypuści wolno, będą sobie mogli pójść do domu. Oczywiście po wszystkim odwołali swoje zeznania, jednak to im w żaden sposób nie pomogło. Przesiedzieli w więzieniu od 5,5 roku do 13 lat. Uwolnić ich mogło dopiero badanie DNA, które odbyło się wiele lat po całym zdarzeniu. Dopiero w 2002 roku, czyli 13 lat po zbrodni, do winy przyznał się rzeczywisty sprawca, czyli seryjny gwałciciel. Inną głośną sprawą była sprawa Ediego Joe Lloyda. Lloyd był osobą chorującą psychicznie. Dzwonił na policję z różnymi doniesieniami na temat spraw, które aktualnie się toczyły. Po namowach policji Lloyd przyznał się do popełnienia morderstwa, ponieważ policja zasugerowała, że jeżeli Lloyd się przyzna, to prawdziwy morderca się ujawni.
Oczywiście, jak można było przewidywać, żaden prawdziwy morderca się nie ujawnił. Lloyd spędził w więzieniu 18 lat. Dopiero po badaniach DNA, które wykazały, że jego DNA nie pasuje do DNA sprawcy, pozwoliły na jego uniewinnienie i wypuszczenie go na wolność. Tutaj warto dodać, że media mogą być tym czynnikiem, który pozwoli na zmianę tej sytuacji. Mają one potężny wpływ i nagłaśnianie tego typu spraw, kiedy ktoś został oskarżony pomimo tego, że był niewinny, może służyć reformie przesłuchań policyjnych i całej procedury policyjnej. Innym sposobem na zniwelowanie liczby fałszywych przyznań może być wprowadzenie obowiązku rejestrowania przesłuchań. Zmniejszy to możliwość manipulacji czy przedstawiania fałszywych informacji osobie przesłuchiwanej. Dziękujemy Wam bardzo, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że zainteresowały Was te mity. My postaramy się przygotować w kolejnych odcinkach kolejne mity z innych działów psychologii, a tymczasem zapraszamy Was do naszego Facebooka oraz Instagrama, gdzie pojawią się kolejne informacje dotyczące mitów, o których dzisiaj mówiliśmy. Nie obędzie się też bez pokazania Wam, gdzie jest przycisk subskrypcji. Mam nadzieję, że w związku z tym, że Wam się podobało, to go klikniecie. Są takie zaburzenia jak zaburzenie inne. Skąd jednak wzięło się to przeświadczenie? Mit o przestępcach unikających kary ze względu...